Tytuł kursu. Roboty związane z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Moduł. Mikroklimat pomieszczeń i klimat zewnętrzny. Zyski ciepła. Temat. Zyski ciepła w pomieszczeniach. Witam Państwa. Dziś porozmawiamy o tym, skąd się biorą zyski ciepła w pomieszczeniach. Ciepło wydzielane przez organizm człowieka jest zależne głównie od aktywności człowieka i charakteru wykonywanej przez niego pracy. Temperatura otoczenia wpływa na proporcje ilości ciepła oddawanego jawnie oraz ciepła utajnionego. Ciepło wydzielane przez ludzi powstaje w wyniku czynności fizjologicznych. Moc cieplna oddawana przez organizm człowieka składa się z ciepła jawnego, oddawanego w wyniku konwencji i promieniowania, ciepła utajnionego, oddawanego na skutek oddychania i parowania ze skóry w postaci pary wodnej. Z kolei oświetlenie w znacznym stopniu zamienia pobraną energię elektryczną w ciepło, które przedostaje się do otoczenia, w którym jest zainstalowane, ogrzewając je. Moc pobierana przez źródła światła jest przekazywana do otoczenia przez konwencję i promieniowanie. Promieniowanie padające na przegrody budowlane zamienia się w ciepło. Ogrzane przegrody akumulują to ciepło. Wraz z czasem ilość akumulowanej energii cieplnej maleje. Proszę zerknijcie teraz Państwo na schemat przechodzenia energii słonecznej. Zyski ciepła przenikającego przez szyby są czynnikiem dominującym w zyskach ciepła pomieszczenia. Strumień cieplny przechodzący przez przegrody przezroczyste zostaje od niej odbity, częściowo przez nią pochłonięty i częściowo przechodzi do pomieszczenia. Strumień przepuszczony pada na różne części i obiekty pomieszczenia, zamieniając się zazwyczaj głównie w ciepło, które zostaje akumulowane przez przegrody. Cień rzucany na okno powoduje zmniejszenie zysków ciepła od nasłonecznienia. Trzeba to uwzględnić, umieszczając w okolicy okien różne elementy mogące powodować zacienienie. Ciepło może być również wydzielane przez silniki i maszyny, przez parę wodną w wyniku infiltracji powietrza oraz przez przegrody nieprzezroczyste w wyniku nasłonecznienia. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.